Proszę Państwa, problem, ja tak trochę też jako wytrych, zresztą bardzo często się zdarza, że wykłady są opatrzone jakimiś rozwinięciami, które potem nie mają nic wspólnego z wykładem. Zawsze się staram tego uniknąć, żeby tak nie było, żeby nie był ten emocjonalny aspekt komunikacji wizualnej, nie był tylko i wyłącznie, przepraszam, że przełączyłem ten slajd, czy można... Bardzo proszę. Pani profesor, żeby nie był tylko i wyłącznie takim wytrychem marketingowym, bo dlatego, że moim rodowodem jest tak naprawdę sztuka czysta, czyli malarstwo. Ja dopiero projektantem stałem się trochę z zamiłowania, trochę z przypadku, trochę pewniej z tradycji rodzinnej. Ale dla mnie projektowanie bez myślenia o obrazie jako emocjonalnym nośniku emocji jest właściwie nie wyobrażam sobie tego. Ja projektując cokolwiek, czy rozmawiając z kolegami, z młodzieżą na temat projektowania, zawsze prawdopodobnie gdzieś zdradzam ten rodowód artystyczny, bo wydaje mi się, że wtedy to ma też inną głębię, inne odejście, inną perspektywę dla dociekań związanych z takimi nieprzyjemnymi rzeczami, jak chociażby reklama czy promocja produktów, bo tego jest wszędzie pełno. Będę jeszcze raz wracał do takiego artykułu, który tutaj zupełnie przypadkiem, bo dwie rzeczy wydarzyły się przypadkiem. Przypadkiem przeczytałem bardzo ważny według mnie artykuł, będzie trochę kryptoreklamy. W gazecie Pismo, to jest miesięcznik, bardzo ciekawy artykuł pani Zuzanny Kowalczyk na temat właśnie wojny o uwagę. Wojny o uwagę, czyli tego, co się dzieje w mass mediach w tej chwili, co się dzieje w mediach społecznościowych i w ogóle w komunikacji, jak zmieniła się w ogóle, jak dawniej walczono w XIX wieku o surowce. Tak dzisiaj chyba największym kapitałem jest ludzka uwaga. I to dosłownie, bo to nie chodzi o to, że to jest jakaś metafora. Tylko faktycznie każda odsłona kolejnej strony, każda odsłona, każde kliknięcie w baner to jest konkretny koszt. To znaczy konkretny zysk. Bardziej tak. Nasz koszt, bo inwestujemy w to czas, a zysk tych, którzy na tym zarabiają. I dlatego wydaje mi się, że tym bardziej w takim... A druga rzecz, która jest również taka, tak się zbiegła fajnie w czasie, jest ta uchwała o krajobrazie, która w Tarnowie została przegłosowana i bardzo dobrze. Będę się do niej odnosił, może nie złośliwie, chociaż znalazłem tam jeden taki dziwny wątek, dziwną nazwę, definicję i będę chciał się też z Państwem podzielić tym, ale co nie zmienia faktu, że ta uchwała jest bardzo potrzebna i być może coś faktycznie zmieni. Natomiast jeszcze kwestia tego, czy same parametry reklam i ich wymiary, umiejscowienia, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest po prostu to, co się na nich namaluje, prawda? Czyli to jak będziemy, czy nasza uwaga będzie w należyty sposób zagospodarowana poprzez te produkty, prawda, jakby nie było. Ale będę do tych wątków jeszcze dotykał, więc proszę Państwa, jest taka znana definicja, jak zaczęliśmy się uczyć w liceum plastycznym w historii sztuki, to wpłynęliśmy na pamięć. To jest parafraza, bo to jest bardziej rozbudowane, ale to jest, ja bardzo często korzystam z definicji Wikipedii, oczywiście znając źródło, bo ponieważ Wikipedia czasem dosyć sprytnie streszcza, więc to jest z Wikipedii, ale żyją w sześciu pojęć Władysława Tatarkiewicza. Że warunkiem zaistnienia sztuki są trzy rzeczy, prawda? Oczywiście no może więcej, ale trzy, jeżeli chodzi o reakcję, trzy warunki to jest zachwyt, wzruszenie bądź wstrząs. Ale oczywiście musi to być reakcja na coś, co jest jakąś tam konstrukcją. To nie chodzi o to, że zobaczymy truchło psa na ulicy i się wstrząśniemy, tylko musi to być świadoma, przemyślana i świadomie zaadresowana jakaś konstrukcja, prawda? On tutaj to nazywa, że odtwarzanie rzeczy, czyli ma na myśli prawdopodobnie jakiś realizm, jakiś naturalizm, fotografię i tak dalej. O ile taka jest, o ile jest tym odtwarzaniem, konstruowanie form, bądź wyrażanie przeżyć. Oczywiście wszystko w kontekście sztuki. Przepraszam, a można zapytać, kto wdrażał takie myśli w liceum klasycznym?
No, nasi nauczyciele. Nasi nauczyciele wtedy. Nasi nauczyciele wtedy pani Jolanta Chliszcz oraz. No i wtedy pani Jolanta Chliszcz. Ale oczywiście historyk sztuki. Oczywiście to nie jest w ogóle kontrowersyjne. To nie jest w ogóle kontrowersyjne. Dzień dobry. Definicja Tatarkiewicza jest tak dzisiaj oczywista, że w zasadzie jest bezdyskusyjna w wielu zakresach. Oczywiście może ktoś dyskutować, ale na pewno ona definiuje to, że ważne do zaistnienia w ogóle jakiejkolwiek reakcji są emocje, prawda? I czyli teraz ja sobie przygotowałem takie, oczywiście te terminy można mnożyć, można je rozwijać w dół po tych punktorach, ale dla mnie głównymi emocjami jest komfort, poczucie komfortu, czyli poczucie bezpieczeństwa lub zaskoczenie. I wypisałem sobie na własny użytek takie pojęcia, które mogą według mnie stanowią o jakby zaistnieniu emocji w kontekście obrazu wizualnego oczywiście. I być może łatwo jest, o ile łatwo jest uzasadnić, że komfort, poczucie komfortu, czyli takie jest synonimy jak porządek, logika, czytelność, czystość przekazu i tak dalej, one zawsze są bardzo, są w oczywisty sposób definiują, dzień dobry, w oczywisty sposób definiują, czy warunkują, dają możliwość powodzenia przedsięwzięcia, jakim jest komunikat wizualny. O tyle w tym drugim przypadku jest to już sprawa dyskusyjna, ponieważ podlega zawsze indywidualnej ocenie, prawda? Jeżeli projekt, obraz wizualny, jakieś zjawisko o charakterze dzieła plastycznego jest oryginalne, jest dziwne, wywiera, powoduje uczucie obcości lub szoku, to wtedy pojawiają się problemy z definicją tego dzieła sztuki. Także na własny użytek zrobię, natomiast nie zgodzimy się chyba, że jedno i drugie no, można nazwać emocjami, czyli po prostu naszymi indywidualnymi interpretacjami poznawczymi tych zjawisk. Natomiast zrobiłem taki eksperyment, wydaje mi się, sam się zdziwiłem, jak to zrobiłem, że zmieniłem definicję, znaczy ten jakby, zmieniłem nazwę emocje na estetyka. I usunąłem komfort i zaskoczenie. I wydaje mi się, że to również zafunkcjonowało w taki sposób, że warunkami zaistnienia jakiejś sytuacji estetycznej są właśnie podobne definicje. Porządek, logika, czytelność, czystość, prawda? Możemy powiedzieć, jaki uporządkowany obraz, logiczny, prawda? Czy reklama logiczna, czysta i tak dalej, oryginalna, no dziwna. Pracowałem przez wiele z takim kolegą w Akademii Sztuk Pięknych, który zawsze jak mówił, że coś jest dziwne, to znaczyło, że mu się bardzo podoba, że jest dobre według niego. Znaczy dziwne, no. I to było akurat w jego przypadku, ta emocja była w jego przypadku najbardziej pożądana dla niego, prawda? Obcość, szok, to już różnie, wystarczy wspomnieć kino, ostatnio widziałem Quentina Tarantino, ale jego wcześniejsze filmy, to te emocje na pewno będą miały w tych kategoriach dosyć duży udział. Natomiast jeżeli chodzi o definicję estetyki, to ona jest często dosyć, wydaje mi się, przynajmniej w dwójnasób rozumiana, bo taka powierzchowna definicja estetyki, czyli czy coś jest ładne, czy coś jest eleganckie, mówi się, że jest estetycznie ubrany człowiek na przykład, prawda? Czy estetycznie wykonany jakiś projekt, jakaś budynek, cokolwiek, prawda? Natomiast no, estetyka, jeżeli ktoś sięga troszkę głębiej, to estetyka jest jednak nauką nie definiującą tego, czy to jest w takim potocznym rozumieniu ładne i eleganckie, natomiast zajmuje się tą w ogóle sytuacją estetyczną, czyli zaistnieniem pewnej relacji pomiędzy odbiorcą a tym, co nadawca zakomunikował w postaci dzieła. I tutaj jest wyraźnie to napisane w definicji profesora Marii Gołaszewskiej, że w ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta, czyli twórca, ten proces, który w jakiś sposób definiuje, dzisiaj bardzo szeroko, bo może być to również dobrze i performance lub sytuacja bardzo interaktywna, prawda? Dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne. Te wartości estetyczne, no to też jest już bardzo szeroki konglomerat, to nie ten czas i miejsce na to, żeby nad tym dyskutować, zajęcie dla teoryków sztuki.
Ale jeżeli mamy, zgodzimy się, że definicja estetyki, nawet ta poszerzona, jest dosyć oczywista, to bardzo nieoczywistą sprawą jest, proszę Państwa, gust. I to jest coś, czym ja się bardzo często kieruję, kieruję się, na co bardzo często zwracam uwagę. Jak pyta mnie ktokolwiek o na przykład przydatność kandydata na studia, czy wartość jakiegoś tam projektu. Ale proszę zwrócić, to jest bardzo, bardzo taka nieprzyzwoita kategoria, ponieważ okazuje się, że muszę to według własnego gustu zdefiniować, prawda? Czyli uznaję, że mój jest dobry i wtedy ten twój też może być ewentualnie dobry, prawda? Więc to jest bardzo niesprawiedliwa kategoria. Ale mam nadzieję, że ten mój jest... Dzień dobry, że ten mój jest dobry. No i tutaj, ale żart to jest żart, ale oczywiście gust jest w ogóle dosyć potocznym określeniem również. To się zaraz wszystko zacznie wyjaśniać, proszę Państwa, jeżeli okazuje się, co mam na myśli. W każdym razie gust jest zależny od wielu czynników. Ja sobie wypisałem też te, które uważam za pierwsze z brzegu, natomiast można to namnażać. Jak przede wszystkim tradycja, nasze pochodzenie, miejsce, w którym się... Zupełnie inny będzie gust Azjaty, Japończyka, a zupełnie inny Polaka z Tarnowa, prawda? Wykształcenie, czyli świadomość, pogłębiona świadomość kontekstu i tak dalej. Światopogląd, już to się już zaczynają zazębiać te funkcje ze sobą, te terminy. Proszę tutaj, bo panie nie będą widziały obrazu, a to nie ma sensu wtedy. Aha, dziękuję. Ale proszę uprzejmie. Nawet ten gust ogólnoświatowy uległ unifikacji, kim w zasadzie nie bardzo lubi się gust Topilczyka od gustu Tarnowianina, nawet jeśli chodzi o sposób ubierania. No, oczywiście, to jest bardzo, tak, oczywiście ja mogę jedynie uszanować pani wypowiedź, no bo jednak są rzeczy, których w Tarnowie się nie robi, jak na przykład chodzenie do gabinetów piercingu, który w Japonii wygląda zupełnie inaczej niż w Europie, czy... Oczywiście wszystko, to wchodzimy bardzo już dalsze arkana. Jest opiercingowana. Ale jest okay. Inny wygląd gabinetu, którego idziemy. Dalszy? Nie, inny. Światopogląd, świadomość, doświadczenie, przyzwyczajenie. Przyzwyczajenie jest jedną z moich obserwacji, jedną z takich bardziej uciążliwych kategorii w rozmowie z kimkolwiek na temat estetyki, czy obrazu, czy komunikacji w ogóle wizualnej, bo ono jest bardzo często, bardzo ciąży i najciężej jest, ale ono jest oczywiście wynikiem tradycji, wykształcenia, światopoglądu i tak dalej, składa się to na gust. Otwartość, to już jest ta lżejsza kategoria, bo jak ktoś jest w ramach swojego gustu, wykazuje pewnego rodzaju otwartość, wynikającą oczywiście z doświadczenia i tych wcześniejszych, no to jest lepiej. Ciekawość świata, jeszcze polepsza sytuacja oraz uczestnictwo w kulturze, to jest już marzenie, prawda? Świadome uczestnictwo w kulturze, jakkolwiek ona nie była rozumiana, czy to jest chodzenie do galerii, czy po prostu ciekawość sąsiedztwa i tak dalej, ono zawsze, wydaje mi się, jest jakby tutaj sensowy, jest jakby pożądany. W kontekście jakby należytego poznania, zrozumienia i takiego też zrozumienia i też ewaluacji, oceny własnych potrzeb estetycznych, czy potrzeb związanych z obrazem. A można znowu coś dodać? Przepraszam. Tak, proszę uprzejmie. Może pan by... Ale pan Bartek się zgadza. Sprawy, to dyskusja. Jeśli chodzi o wykształcenie, to nie wiem, czy należy to podkreślać, bo Józef Baran, kojarzy pan człowieka, czytając swoje wiersze, przeczytał list takiej swojej sąsiadki, która leciała do Ameryki, miała wykształcenie podstawowe, ale przeczytał ten list, bo ten list był czystą poezją. Ale ja nie wartościuję w ten sposób. Nie chodzi o to, żeby wykluczyć kogoś, kto nie ma wykształcenia, to, że nie ma gustu. To jest absolutne nieporozumienie, jeżeli tak miałby mnie ktoś zrozumieć. Nie chodzi o to, że to są elementy, które kształtują gust. A wcale nie jest powiedziane, że brak któregokolwiek z tych elementów wyklucza dobry gust. Ja nie mówię o dobrym guście. Ja mówię o guście, tak jak możemy mówić o morfologii krwi, prawda? Brak któregoś składnika nie powoduje, że ktoś jest gorszy. Dobrze, przejdę dalej. I w tych warunkach, które wcześniej jakby gdzieś tam zarysowałem,
pojawia się coś takiego jak komunikacja wizualna, czyli ona też jest dosyć szeroko pojęta, ponieważ przyjęło się taką nomenklaturę, że na uczelniach, w szkołach, w ogóle w edukacji, komunikacja wizualna, czy w ogóle w biznesie, to jest to, co jest związane z reklamą, ale przecież no, dlaczego namalowanie obrazu i pokazanie go w galerii nie może być elementem świadomej komunikacji wizualnej? Wydaje mi się, że w jakiś tam sposób jest i to także to pojęcie też jest również szerokie i dosyć takie gumowe. Ale jest to definicja, jest za Robertem Rubą, takim znanym polskim człowiekiem zajmującym się marketingiem i Polakiem zajmującym się marketingiem i tymi sprawami reklamy, to taka definicja, że jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu. To jest bardzo oczywista definicja, prawda? Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu jak ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Pewnie jest ich o wiele więcej, prawda? I natomiast czy komunikacja wizualna zawsze jest reklamą? No nie, bo już obraz w galerii nie jest reklamą, prawda? Ponieważ nie zamiarem artysty, który maluje obraz czy rzeźbę, nie jest promocja jakiegoś innego produktu. Może się to dziać pośrednio, bo ma takiego sponsora, ale generalnie nie. I to jest ładne, podoba mi się też zestawienie tych definicji, że profesor Barbara Czerska humorystycznie stwierdza, że współczesna reklama nie posługuje się kobietą, tylko nią jest. Bo zawsze marzeniem kultury dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci, staruszków, dla biednych, bogatych była kobieta. Natomiast Oliviero Toscani pogardliwie oświadcza, że reklama jest wyperfumowanym ścierwem. Andrzej Majewski uważa, że kłamstwo zwizualizowane nazywamy reklamą. I wszystkie te trzy definicje są bardzo emocjonalne. One są związane właśnie z indywidualnym odbiorem każdego z tych z każdej z tych osób, która definiowała te zdania, jest czystym emocjonalnym oświadczeniem. Czym reklama jest? No ja nie wiadomo czym jest, prawda? To jest oczywista sprawa, jest to narzędzie rynkowe, które służy do sprzedaży dóbr po prostu. Ale chciałem pokazać Państwu to, jak moim zdaniem można ciekawie, jak można wpływać właśnie w różnoraki sposób na emocje odbiorców poprzez takie rozwiązania formalne, takie rozwiązania estetyczne, które dają do myślenia w kontekście tego, co nas otacza tutaj. Nie chodzi o to, że pokazując rozwiązanie z Nowego Jorku, jakby eksponujemy tarnowskie kompleksy. To w ogóle nie o to chodzi. Po prostu, jak wiadomo, no, prekursorzy współczesnej reklamy, czyli Amerykanie i cały świat zachodni, oni przerobili pewne wzorce i w ogóle kategorie pojęciowe, z którymi my się wciąż borykamy. I to widać czasami na bardzo takim jeszcze podstawowych bardzo zakresach. Oczywiście są podmioty, są biura projektowe, firmy, instytucje, które robią to lepiej, robią to naprawdę na wysokim poziomie, a są takie, które wciąż jakby raczkują. Są takie miasta, są takie magistraty, które świetnie zarządzają uwagą właśnie, potrafią ją spożytkować w sposób głęboko humanitarny i taki humanistyczny, przepraszam, i rozwojowy, a takie, które po prostu lepiej, żeby nasze dzieci nie oglądały pewnych zaułków, pewnych miast i fragmentów reklam. No, pozastanawiajmy się nad tym. Bardzo lubię firmę, biuro projektowe Pentagram z Nowego Jorku, którego matką, założycielką jest taka charyzmatyczna projektantka, Pashir się nazywa. I to biuro zasłynęło z takiego bardzo nowoczesnego, nowatorskiego podejścia do komunikacji, do komunikatu wizualnego. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli można mówić, że którykolwiek z biur projektowych jest Nowym Jorkiem, jest związany, jest po prostu zanurzone w Nowym Jorku, to Pentagram na pewno. Że oni
bardzo dobrze zdefiniowali w moim pojęciu właśnie taki charakter miejsca, takie geniuszności tego miasta i sprawili, że w ogóle no jest to w tym momencie jeden z mocniejszych takich punktów, jasnych punktów w świecie w ogóle reklamy i bardzo wielu projektantów inspiruje się studiem Pentagram. Tam zresztą pracuje bardzo dużo osób, też ludzie też Polacy. Świetne studio. I takim flagowym ich projektem jest projekt Public Theater z Nowego Jorku. To był jeden z pierwszych takich dużych projektów koncepcji wizualnych, które były bardzo takie elastyczne. Tam to, co do dziś wciąż pokutuje u klientów, często mam z tym do czynienia, kiedy jest jakieś zapotrzebowanie na konkretną reklamę, na konkretny, nie wiem, znak, cokolwiek, zdjęcie, to zawsze, pamiętacie Państwo te dwa słupki, zawsze te pierwsze kategorie związane właśnie z komfortem, one są zawsze najbardziej pożądane, żeby to było. I rozmowy są na tym poziomie, żeby to było bezpieczne, żeby to było czytelne, żeby to każdy rozpoznał, żeby to było widoczne i tak dalej, i tak dalej. Zatem kiedy zdarza się klient, który mówi, że chciałbym, żeby to było ryzykowne, bo po prostu uważam, że to jest bardziej ryzykowne w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu, na przykład było dynamiczne bardzo i żeby wywracało jakieś takie standardowe postrzeganie dotychczasowych naszych komunikatów. Jeżeli chodzi o The Public Theater, to logo wygląda tak, prawda? Też często zaczynamy projektowanie od loga. Zarobimy logo i potem jak się już zrobi logo, to już papier firmowy, wizytówki i tak dalej, to już nie problem, prawda? Natomiast tutaj jest fajne odwrócenie tej sytuacji, znaczy, że to logo, ono w którymś momencie staje się Public Theater, w identyfikacji Public Theater po prostu takim pretekstem do działań, które tu jest szkic tego, takim pretekstem do działań, które są bardzo responsywne, one po prostu zupełnie jakby szkicują pewien charakter, to może czasami troszkę wolniej chodzi, bo ten internet jest z telefonu, ale szkicują pewien charakter miejsca, ale jednocześnie są świadectwem ogromnej otwartości tego miejsca, jego charakteru, dając przy okazji bardzo duże pole do popisu kapitalnym obrazom typograficznym, które są generowane w dużych ilościach przez artystów, pracowników studia. Proszę zwrócić uwagę, jak, no szkoda, że tak pomału się wchodzi, ale zwrócić uwagę, jak różnorodne są te rzeczy, pomimo tego, że trzymają jakiś wspólny charakter, wspólny jakiś mianownik i właściwie ten znak, ten Public Theater jest traktowany bardzo jako taki punkt zapalny do dalszych rozważań. I wydaje mi się, że to właśnie taki nacisk na indywidualne postrzeganie projektu przez poszczególnych projektantów studia Pentagram jest kluczem do sukcesu. Po prostu dajemy jakby pierwszą, na wierzchu jest ten artysta, który definiuje komunikat, a nie klient, który sobie jakoś to wyobrazi. I to wymaga bardzo dużego taktu i też zaufania przede wszystkim ze strony klienta, który musi pozostawić wolną rękę. Są też inne projekty od Pentagramu, Atlantic Theater. Bardzo, bardzo proste rozwiązania, takie jednoznaczne, które są niesamowicie, ale przez to są niesamowicie charakterystyczne. Współcześnie na pewno projektanci muszą zwracać uwagę na to, że jest ogromna konkurencja o spojrzenie. Każde spojrzenie jest to w ogóle dzisiaj, że ktoś jedzie tramwajem i patrzy na billboardy, to jest chyba dobre samopoczucie tych ludzi, którzy płacą za te billboardy, bo przeważnie patrzy w komórkę, a nie na jakieś billboardy, które są. No. A nasza billboardoza, na przykład jak jedziemy po polskich drogach, zwłaszcza do Zakopanego, to jest jakaś tragedia po prostu. I oni wszyscy myślą, że nam coś sprzedadzą, a my się wydaje, że nie, bo mnie to w ogóle nie interesuje już kompletnie, to co tam jest narysowane. Bo to jest po prostu w ogóle nieintrygujące, prawda? Czyli zaspokojone jest to poczucie bezpieczeństwa przez klienta, bo on wydał pieniądze, ale wydał pieniądze w błoto, bo po prostu nie wystarczyło mu dociekliwości, jakiejś etyki w którymś momencie również, bo przecież zaśmiecają świat takim brzydkim obrazem. To jest kolejny projekt Pentagramu First Art Museum. Ciekawy dlatego, że bardzo często oczekiwaniem odbiorców jest też jakaś wyimaginowana oryginalność projektu, że projekt powinien być
jedyny w swoim rodzaju, takiego nigdzie nie ma, po prostu, nie wiem, coś takiego, jednocześnie, żeby było bezpieczne, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczyło jakąś taką potrzebę przewrócenia na lewą stronę, albo, nie wiem, ubrania spodni przez głowę. Natomiast dobre biura projektowe potrafią często zaoferować jakieś takie rozwiązania, które są jednocześnie bardzo proste i właściwie jeden ruch, jak tutaj na przykład to S, powoduje, że cały projekt staje się, nabiera błyskawicznie jakieś osobowości. Gdybym ja rozmawiał ze studentami o tych literach, to na pewno wytknąłbym ileś tam błędów, bo wydawałoby mi się, że można by lepiej rozświetlić albo coś takiego. Ale właśnie fajne jest to i pociągające, że czasem takie S nagle staje się czymś takim w projekcie i to powoduje, że ten projekt jest błyskawicznie zapamiętywalny i bardzo interesujący jednocześnie. To jest właśnie to jest ten geniusz takich ludzi jak Polasier, którzy po prostu projektują z dużą dozą takiego luzu i otwartości jednocześnie. I bardzo proste, już powtarzane elementy reklamowe, ale nie do zapomnienia po prostu. To jest bardzo cenne, że to jest nie do zapomnienia, jednocześnie nie uwłacza jakąś taką nachalnością, prawda? I to ja uważam, że to jest jakaś fajna droga w projektowaniu, gdzie jakiś taki... Tak samo jest zresztą z Rijksmuseum w Amsterdamie, będę miał za chwileczkę stamtąd materiał, to pokażę. Ale ostatnio w Tarnowie rozmawialiśmy na temat logotypu hali Jaskółka. Ponieważ ja nie oceniam zdania tutaj osób decydujących o tym, ale że hala nie może się nazywać Jaskółką, co już było na etapie tej rozmowy dość sporym paradoksem, ponieważ wybudowano ją tak, żeby z lotu ptaka wyglądała jak Jaskółka. Ale koniec końców będzie Jaskółka. Będzie, tak? Bo to już nie jestem na bieżąco. No, bo chyba dlatego, że wygrało logo tej hali z Jaskółką, prawda? Tam oczywiście nie zabezpieczono podstawowych jakby walorów właśnie emocjonalno-estetycznych, bo ta jaskółka leci w dół, w lewą stronę, prawda? Co zupełnie jakby odwraca tą taką energetyczną wartość, że ona powinna do góry wznioślać i tak dalej, pomijam całą, no i mam później to logo, sobie popatrzymy. Ale bardzo mi się spodobało takie rozwiązanie. To jest firma, zaraz Państwu powiem, jak wejdę w ich stronę internetową. To chciałem wejść na stronę internetową. To firma Republic z Kopenhagi, która proponuje takie bardzo syntetyczne, ascetyczne wręcz rozwiązania formalne w zakresie różnego rodzaju rozwiązań wayfindingowych, czyli tych, które służą komunikacji pomiędzy jakimiś tam przestrzeniami publicznymi, ale nie tylko. I właśnie tak Hafnia Hallen, powstała taka bardzo, bardzo ładny projekt powstał, Hafnia Hallen, tylko chciałem pokazać, bo mam, tutaj miałem ich plakaty, prawda, gdzie właściwie za pomocą prostej kreski, tu właściwie loga nie dopatrzymy się, znaku. Jest to hala sportowa, duża hala sportowa gdzieś w Danii, być może nawet w Kopenhadze, gdzie projektant po prostu za pomocą samej kreski postanowił rozwiązać problem jakby charakterystycznej komunikacji. Właściwie środki wyrazu żadne, bo cóż, czymże jest ta kreska po prostu zwykła, ale jednocześnie bardzo charakterystyczne rozwiązanie i bardzo czytelne, niezwykle czyste. Wydaje mi się, że my troszkę cierpimy tutaj lokalnie na brak odwagi wobec takich czystych rozwiązań, że wciąż jest takie zapotrzebowanie, że to będzie... Ta potrzeba właśnie bezpieczeństwa kłóci się z taką potrzebą, żeby to było za każdym razem inne i oryginalne. A jednocześnie no, bardzo dobre, świetnie prosperujące biura projektowe na świecie sobie projektują rzeczy niezwykle ascetyczne, syntetyczne i wciąż skuteczne. Przykładem też jest lotnisko Konrada Adenauera w Bonn, Colonia Bonn Airport. Także to jest świetne rozwiązanie. Zresztą bardzo, bardzo znany projekt, Rudy Bauer to zaprojektował. Zaprojektowano do tego specjalną typografię i proszę zwrócić uwagę, że ten projekt wygląda trochę jak projekt dla dzieci. No, ktoś mógłby zarzucić, no takie do przedszkola, może by się tam gdzieś ten, ale facet pokroju Rudiego Bauera w ogóle się nie bał takich rozwiązań i to jest niezwykle charakterystycznie oryginalne przy okazji. Tu zaprojektowano cały szereg w ogóle, oprócz tej typografii, cały szereg znaków specjalnych. I ludzie zajmujący się typografią wiedzą, że bardzo
pożądaną funkcją jakby tekstu czy bloku tekstowego jest bezakcentowy układ, prawda? Że tam nic nie świeci, nic się nie dziurawi i tak dalej. Próbowano też właśnie zaprojektować takie do tego znaki specjalne, które będą również w taki sposób jak pismo działać. To się nie do końca udało, bo to jest jednak dziurawe, ale niemniej jednak wysiłek jest, ale powstał bardzo charakterystyczny projekt, bardzo taki wydaje mi się otwierający, bo zawsze to jednak lotnisko to jest poważna sprawa, prawda? To już jest, to się robi raz na wiele lat i tego się szybko nie zmienia, więc oddać inicjatywę dla takiego projektu, choćby nawet Rudiemu Bauerowi, no to była spora odwaga inwestora, że się na to zdecydował, ale znowuż wydaje mi się, że warto było, bo to jest intrygujący projekt. Na naszym lokalnym podwórku, znaczy może nie tak lokalnym, bo no proszę nie myśleć, że to jest jakaś kryptoreklama, bo wybieram rzeczy, które po prostu mnie gdzieś inspirują, bo wydaje mi się sensowne. Jest bardzo, bardzo podoba mi się projekt, znaczy to jest, wydaje mi się też dosyć poznawczo intrygujący projekt redesignu w ramach zmiany w ogóle nazwy krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, gdzie jak wiadomo ta kategoria emocji jest niesamowicie dominująca, bo wydaje mi się, że to jest trudne, bardzo trudno się dla artystów projektuje. Bardzo pamiętam, jak w bólach rodziło się logo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Państwo kojarzycie czy nie, to mogę pokazać, tylko muszę tutaj poszukać w internecie. ASP Kraków logo, bo to tak przyszło mi do głowy, taka dygresja. To jest logo obecnie obowiązującej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam był konkurs, oczywiście wielu z nas, artystów, ja akurat nie wziąłem udziału, ale wielu kolegów wzięło udział i no to emocje spore, bo okazało się, że tylu fachowców i nagle logo dla takiej instytucji jak Akademia Sztuk Pięknych, no to jest poważna sprawa i w ogóle musi być najlepsze przecież, no nie da się zrobić nie najlepszego loga dla tak znakomitej uczelni artystycznej. Tymczasem wygrał znak profesora Władysława Pluty. Raz, że to logo w pierwszej swojej wersji miało okrągłą tą tutaj i tutaj tą formę tej dziury, przepraszam, otworu od w palecie. A dwa, było, od razu było posądzone o plagiat Open University gdzieś z Ameryki Południowej, jest taki uniwersytet czy instytucja, nie wiem. No ale ktoś tam mówił, że to w ogóle jak klapa od kibelka, prawda, wygląda, jak my akademia i taka klapa od... Ten. No i profesor, bardzo mi się spodobała wtedy reakcja ówczesnego rektora, profesora Adama Siołkowskiego, który powiedział, walnął 5 osób, mówi, był konkurs, tak, bierzemy logo i do widzenia. No i jest. I ja stwierdziłem, że wcale źle nie wygląda, że to małe ma tak naprawdę znaczenie, jaka jest ta plakietka, a większe znaczenie, co do niej można, co ona reprezentuje, prawda, że co za nią stoi, że za nią stoi taka, a nie inna instytucja. Oczywiście to można się spierać, czy to jest piękne, czy nie. Weszło w krwiobieg miasta, uczelni i tak dalej i funkcjonuje i nie ma się co przejmować. Natomiast w przypadku Akademii Sztuk Teatralnych, bo się zmieniła nazwa. To robił akurat Studio Otwarte z Krakowa i myślę, że to jest bardzo taki właściwie modelowy przykład obecnego, takiej mody trochę, nie należy bać tego powiedzieć, takiego trendu bardzo mocno związanego z kreską, prawda? To pokazywałem przed chwileczką tą hafnię i to jest taki moment, kiedy bardzo, bardzo wiele projektów polega na prostym połączeniu typografii i linii. Ale chyba wystarczy. Oczywiście ten kształt tej jakiejś twarzy, tej maski został zachowany, ale no to już zupełnie co innego. Kto nie zna rodowodu tego znaku, może nawet nie odczytać w tym tego elementu, chociaż z drugiej strony przy odrobinie wyobraźni odczytuje. Ale rzecz się realizuje później w bardzo, jakby to ta cała identyfikacja, ona w tym przypadku tworzy bardzo czyste właśnie takie tło do innych elementów, które są zmienne i bardzo fajnie definiują jakiś właśnie przekaz związany z konkretnymi wydarzeniami czy potrzebami marketingowymi itd.
Chcę Państwu się podzielić z Państwem też kilkoma takimi refleksjami z moich ostatnich dwóch podróży do Beneluxu, ponieważ tak zresztą planowałem, już wiedziałem, że będę miał ten wykład, więc stwierdziłem, porobię trochę zdjęć tam, które będą może jakoś inspirujące i może pokażą różnicę właśnie w mentalności, czy i nie dlatego, żeby pokazywać, wartościować, tylko dlatego, żeby w ogóle na chwilę zadumać się nad tym, skąd się bierze w ogóle taki, a nie inny charakter lokalny, charakter, u nas się często mówi o narodowym, prawda, jakimś charakterze projektu, pożądane w tej chwili są różnego rodzaju rozwiązania graficzne, oparte o jakąś emblematykę narodową, czy domniemanie narodową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są kraje jak Holandia, gdzie się w ogóle tego nie odczuwa, żeby tam miało to jakiś bezpośredni związek z jakąś historią, a jeżeli to na pewno nie w odniesieniu do pokrewieństwa obrazowego, bardziej właśnie abstrakcyjnych pojęć typu właśnie porządek, czy jakiś tam dystans. Przypadek tego jest I Love Amsterdam, I Am Amsterdam, prawda? To się czyta nawet, ja się pomyliłem, powiedziałem I Love Amsterdam. Jak się wysiada z lotniska szybko, to się widzi właśnie taki napis, Państwo burza? Państwo widzieli. Bardzo spodobał mi się w Rotterdamie, będąc tam, odwiedzając tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych, bo ta Akademia jest w ogóle niesamowicie zrobiona. Ona, cała struktura Akademii 10 lat temu została odświeżona i oni zaryzykowali, no, zatrudnili dodatkowych kilkadziesiąt osób i tak dalej, więc była duża zmiana. Więc to jest bardzo ładny taki na frontonie tego budynku, jest napis I have to change to stay the same, czyli po prostu muszę się zmieniać, żeby pozostać taki sam. Japa Grolmana. Japa Grolman to taki facet, którego oni zatrudnili. On w ogóle nie miał, to był taki profesor wizytujący tam podczas kiedy właśnie 10 lat temu tą uczelnię reformowano. Takim, jak to powiedzieć, takim guru, takim człowiekiem, który miał tam ten ferment cały nakręcić. I jemu się to udało, i on zaczął tego hasła, że właśnie, żebyśmy byli tacy sami, to musimy wciąż jednak się zmienić, musimy być dynamiczni, nie da się, nie, to jest takie antystagnacyjne hasło. I ta uczelnia naprawdę no, mają bardzo, bardzo ciekawe, bo oni mówią, że żeby wpływać na percepcję, świadomie na percepcję odbiorcy, jako artyści, jako ludzie definiujący przekaz właśnie, wpływający na emocje przecież, to muszą wiedzieć, skąd się czerpie, jak się czerpie wiedzę. Ja miałem na przykład całe studio researchu. Ogromne studio researchu, gdzie student przychodzi, może pół roku spędzić w tym studio i on się uczy się od zera po prostu metod poszukiwania, pozyskiwania informacji, weryfikacji informacji, magazynowania, selekcjonowania i tak dalej, i tak dalej. Coś w ogóle niesamowitego, prawda, że można sobie na coś takiego pozwolić. Oczywiście to są kwestie kosztów, bo to studio obsługuje 6 profesorów, cała biblioteka multimedialna i tak dalej, i tak dalej. To takie dygresje troszkę, ale jak bardzo... Bardzo też wydaje mi się, że fajnie wpływają na percepcję poszczególnych zdarzeń czy wydarzeń kulturalnych takie obiekty sytuowane w różnych w miastach, które tu jest akurat wystawa Rubensa, bardzo piękna wystawa, wyjątkowo, to była ostatnia wystawa w muzeum, w jednym z muzeów rotterdamskich przed remontem w Boijmans. I niesamowita wystawa rzeczy Rubensa, których po prostu jak się wcześniej nie widziało, to można było się naprawdę zdziwić, bo okazało się, że tak współcześnie wyglądają szkice Rubensa, że to dygresja. Ale bardzo ładny obiekt, on zwraca uwagę, ogromny taki, no tutaj z kilka metrów wysokości, więc jednak to... Ale chciałem zwrócić uwagę właśnie na to, że chciałem sobie, wtedy jak to zobaczyłem, to wyobraziłem sobie, jak postąpiłoby jakieś lokalne biuro projektowe w Polsce, gdyby dostało propozycję zbudowania jakiegoś obiektu przestrzennego, które ma za zadanie reklamować wystawę jakiegoś znanego, Matejki, prawda? Ciekawy jestem, tak, proponuję też Państwu takie doświadczenie, żeby sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, czy tak by wyglądało, już pomijając kwestie kosztów i możliwości. Tu wspominane wcześniej Rijksmuseum, gdzie właśnie zwróciłem uwagę na te reklamy zawieszone. Zresztą bardzo ładny, udany projekt
identyfikacji Rijksmuseum. I oczywiście u nas też muzea niektóre mają bardzo fajne czy rewitalizacje identyfikacji różnego rodzaju uczelni, instytucji państwowych, to jest bardzo często są udane. To nie jest powiedziane, że nie wiem. Chciałem troszkę może z innej perspektywy, ale bardzo nowoczesne, prawda, minimalistyczne jakieś elementy reklamowe w połączeniu z taką architekturą świetnie działają. Uważam, że to właśnie jest taka ciekawa wstawka do takiego tkanki. To jest też zaskakujące, bo się okazuje, że można odświeżyć jakby tą całą, jest to takie poczucie, że wciąż jakby współbudujemy jako współczesne społeczeństwo, dodając jakiś kontekst do tych tkanki. Bardzo, bardzo ciekawe różne rozwiązania typograficzne, gdzie właśnie pojawiają się dosyć nietypowe rozwiązania typograficzne, prawdopodobnie z modyfikowanymi literami i tak dalej. Do czego zmierzam tutaj, że zarówno w poprzednim rozwiązaniu, jak i w tym, ja mam takie poczucie, że nam w naszej właśnie takiej emocjonalności jako odbiorców lokalnie brakuje takiej otwartości na abstrakcję, otwartości na znaki, na treści, na obrazy, które nie mówią w sposób bezpośredni, tylko są metaforyczne, za pomocą czystej formy graficznej, abstrakcyjnej potrafią coś mówić. Przecież jak popatrzymy na te dwa słupy, to one też mają jakiś charakter, prawda, jakiś nastrój, który coś definiuje, a bardzo często wydaje mi się, że w naszej przestrzeni publicznej zbyt często w reklamie stosujemy zdjęcia, taką dosłowność, taką po prostu nachalność przedstawienia. Zawsze podziwiałem, czy też w Stanach Zjednoczonych, czy obserwując gdzieś tam sieci, czy tutaj taki bardzo duży szacunek dla litery, dla obiektu, który po prostu stoi sobie pojedynczo i może być taki czysty, uszanowany jako rzeźba praktycznie. Jest to zwykła litera, prawda? Ktoś ją tylko wklepał, wystarczyło, że nacisnął na klawiaturze N, ktoś drugi wyciął, postawili, ale świetnie działa, bardzo dobrze identyfikując budynek. Rozwiązanie, nawet nie wiem, co to jest za instytucja, po prostu to swobodne, bardzo mi się spodobało. Będę pomału zmierzał do murali, więc też pomału zmierzając do ostatniej części naszego spotkania, ale tutaj właśnie chciałem pokazać, tak w Antwerpii znalazłem taką ścianę z taką barokizującą literą, napis Antwerpen po prostu, mieli dużą ścianę, oddali to artyście. Iwan Tordoir i strzelił taki mural, fajny. Bardzo mi się podoba dystans. U Czechów w projektowaniu, Czesi są świetni w projektowaniu krojów, ale Holendrzy też, jakby nie ma tego takiego zadecia tam, prawda, że wszystko musi być poważne. No, proszę zobaczyć, jaka reklama, prawda? No to ktoś by się mógł wyobrazić, ale no bardzo fajnie, bardzo mi się to spodobało. Bo wydaje mi się, że architekt wcale nie musi od razu pokazywać wszystkich swoich projektów, które zrobił. Wystarczy, że bardzo dobrze odda dobremu grafikowi inicjatywę i powie, zrób mi po prostu napis, który będzie uporządkowany i czysty, bo ja będę projektował uporządkowaną i czystą architekturę. W Amsterdamie jest taki styl projektowania witryn. Tego jest dosyć sporo. To się widzi, zwłaszcza w dzielnicy Jordan, jak się tam spaceruje, który się nazywa Króleter. To jest bardzo ciekawe, proszę sobie wyobrazić, jaką oni niesamowitą mają, jakie niesamowite zamiłowanie i szacunek mają do typografii, do w ogóle do pisma, że nawet nazwali sobie, że stworzyli sobie własny styl malowania liter, czy tworzenia reklam w mieście. No to jest wyjątkowe. Natomiast jeżeli chodzi o taki bardziej punkowy, otwarty i taki też otwierający oczy zupełnie na inną stronę typografii. Jest projekt, który się nazywa High Type. To są świetni faceci, którzy, przepraszam, ale tam chyba nie ma jednej kobiety, ale w każdym razie jest taka grupa artystyczna, która żyje z malowania liter na ulicach, na zamówienie różnych klientów, przeróżnych klientów, robi jakieś eventowe murale, które czasem są bardzo krótkotrwałe, one po kilku tygodniach są zamalowywane, ale po prostu z miłości do liter
ci faceci robią takie, przepraszam, muszę kliknąć w link, bo jeden z twórców tego, to jest ten mural w całości, a tutaj mam, i też jeżeli chodzi o co mi chodzi tutaj, pokazując Państwu, to no, to, że właśnie sama zabawa formą, czystą formą, bez jakiegoś nasiąkania nieprawdopodobną treścią, jest czasem o wiele bardziej sugestywna na mieście, działa po prostu mocniej. Tu jest taka identyfikacja takiego muzeum w Utrechcie, czy galerii w Utrechcie, już dokładnie nie pamiętam. Ale też bardzo fajna, ruchoma, sama zabawa formalna, bardzo interesująca, jednocześnie charakterystyczna. Zmierzając, tak jak mówiłem, do tych murali, chciałem Państwu pokazać też murale takiej grupy JC and Katy, to jest duet muralistów ze Stanów Zjednoczonych. Oni tworzą takie murale. Po prostu nie wiem, dlaczego u nas tak się przyjęło, że murale muszą być bardzo nasączone jakąś ideologią, jakimś obrazem. Można być abstrakcyjna, ale jednocześnie dzięki temu być o wiele lepsze plastycznie przecież. To w kontekście jakby abstrakcji. Bardzo ładny mural we Włoszech Pisa. Oczywiście to jest obraz Keitha Haringa. Jak czytałem o tym muralu, to tam był taki paradoks, że właśnie wszyscy mieszkańcy byli zachwyceni tego miasteczka. To jest bardzo, bardzo małe katolickie miasteczko gdzieś na południu Włoch. A Keith Haring, jak wiadomo, to był homoseksualista, który zmarł na AIDS, prawda? Ale oni są zachwyceni tym muralem, jedno drugiemu nie przeszkadza. Bardzo fajne rozwiązanie, też nietypowe, to jest taki niemiecki Martin Hewold. Zaskakujące wykorzystanie muralu jako takiego ciekawego. Takie rzeczy po prostu moim zdaniem, one odwracają percepcję, zwłaszcza dzieciaków, no zupełnie tam nie musi być graffiti. Nie sądzę, żeby którykolwiek graficiarz czy jakiś wandal pokusił się o zamalowanie tego, bo to po prostu zupełnie zmienia nagle percepcję, bardzo pobudza wyobraźnię, prawda? Samo przeskalowanie klocków Lego do tej wielkości, ono daje jakiś taki oddech. Miałem bardzo fajny projekt też murali, to jest projekt poświęcony dr Jolancie Wadowskiej, Wadowskiej Król, która leczyła dzieciaki, które gdzieś tam po prostu były skażone ołowiem. I to jest projekt grupy Red Shields z kolei. Pamiętamy, wielu z nas pamięta grupę Tworzywo, też z bardzo ciekawą ofertą murali. Pojawiały się sataniści w Krakowie i tak dalej. Bardzo ciekawe rozwiązania, też typograficzne, też z takim dystansem, z takim odejściem, prawda, bez jakiegoś nachalnego malowania i pokazywania, traktowania odbiorców jak XIX-wiecznych mieszczan, którzy nigdy w życiu nie widzieli obrazu, prawda. Przy okazji bardzo dobrze sprzężone z architekturą. No świetny jest ten mural, po prostu tak czysty, tak dobrze działa i nie trzeba więcej. Pamiętam, w latach 90. była bardzo ciekawa akcja Janny Jadwigi Sawickiej. To chyba jedna z dużych firm posiadających przestrzeń reklamową sponsorowała i ona mogła skorzystać z wielu billboardów w Polsce. Było dosyć głośne. No, oczywiście odniesienie polityczne, polityczno-społeczne, bardzo, no, bardzo dużym ładunku emocjonalnym, bardzo takie osobiste też. Ale to taka artystka. Znacie Państwo ten obraz? Tak, oczywiście. Prawda? To jest z graffito Jana Winiarskiego na ulicy Płackiego. Bardzo lubię to z graffito, od dziecka go pamiętam. Wydaje mi się, że wtedy się nikomu pewnie tak bardzo nie spieszyło, nie było tak szybko. Nie trzeba było tak szybko. Pisek budował ten dom. No ale wykonawcą z graffito jest pan Winiarski. Czy może projektantem? Nie wiem, ale jest podpisane w ten sposób. To jest w kolorze. Bardzo ładny projekt, też w Tarnowie mamy muralu cygańskiego, może by wymagał rekonstrukcji, a może były jakieś farby użyte, troszkę tańsze, ale uważam, że ta ściana świetnie wygląda, po prostu bardzo ją lubię. I ten styl. Tak, i o co chodzi w tym muralu Stacha Szumskiego? Zresztą projekt był, tu napisałem Mariana Misiaka, ale Stachu Szumski wykonywał wspólnie z naszą koleżanką,
pamiętam, Magdą Burdzyńską, że to po prostu jest coś oryginalnego. No to jest coś, co nie pozostawia obojętnym, prawda? Ale w taki pozytywny sposób. Nie, że jest nagle przeładowane i wygląda jak z gabinetu figur woskowych, jak ostatnio mural na Wódniakach, prawda? No to jest taki zachwyt po prostu nad... Podobny do zachwytu nad figurami z gabinetu figur woskowych. Znacie Państwo to? Prawda, jakie piękne, ale ja to po raz pierwszy sfotografowałem z takiego kąta i nie zdawałem sobie sprawy, że te elementy tutaj, one mają dosłownie tak tyle, tak kilkanaście centymetrów. I to wygląda tak świeżo, to jest... Wszystko, to już Cię zaskoczę. To jest willa państwa książków. Projekt architekt Wojciech Pietrzyk, a samą mozaikę robili Państwo Huzarscy. No ten budynek jest naprawdę niesamowity, bo on się w ogóle nie starzeje. On się w ogóle, nie wiem, czy dołożono ten gzyms z blachy żółtej ostatnio, czy był wcześniej, on mi tak trochę nie pasuje, ale to naprawdę jest szacunek za te też piękne i o co chodzi, abstrakcyjne. Wydaje mi się, bo zmierzam wprost do takiej tezy, którą proszę obalić ewentualnie. Też jak pokazuję ceramikę na basenie w Mościcach, którą dzięki Bogu cudem uratowano. Też między innymi dzięki projektowi szlaku tarnowskiej ceramiki. Że dzięki temu uratowano te ceramiki, bo przy okazji tego remontu budynku był zamiar, żeby ją zniszczyć. Tak samo jak do dziś nie wiadomo, co zrobić z mozaiką. Trochę uciekam od tych emocji, ale to też są emocje, bo albo mnie to złości, albo mnie to cieszy, prawda? To tak. Ale z mozaiką z teatru... No właśnie, podobnie, że jest gdzieś... Jest złożona... Jej, trochę jest uszkodzona, ale... Tak, jej w tym momencie jest w depozycie w Pałacu Młodzieży i można by ją gdzieś... Wydaje mi się, że można, lepiej byłoby taką mozaikę gdzieś pokazać, niż malować kolejny mural historyczny. Podobno ma być z powrotem w teatrze, tylko daj Boże. W tej górnej części. Tak. Ale tak, zwróćcie Państwo uwagę, że tego typu ingerencja w przestrzeń publiczną, abstrakcyjna, dobrze zrobiona, w świetnym materiale, oczywiście jest droga, prawda? No bo ona, ale ona jest trwała. To są lata, nie wiem, tam 77 rok. I tego nikt po prostu nie odważył się ruszyć. Ale gdyby tam ktoś namalował po prostu, nie wiem, jakiś, już nie chcę się pastwić, ale namalował jakiś mural na szybko, bo już trzeba, bo po prostu mało pieniędzy i tanimi farbami, to przecież ich dzieci by to zaraz zamalowały, no bo to po co, no prawda? Więc to budzi kontrowersje. To jest praca naszego kolegi Wilhelma Sasnala, świetnego artysty znanego na świecie całym. No i to jest przykład bardzo wzbudzający bardzo skrajne emocje, bo część osób, oczywiście część oponentów twierdzi, że to należy w ogóle wyrzucić, bo tam w ogóle parking ma być, prawda? Natomiast mnie się wydaje, że można by z tego zrobić jakiś interes inny, na przykład, nie wiem, nie wiem, ale po prostu choćby rozgłosić, jakby samo nazwisko Sasnala w Tarnowie wydaje mi się, że nie zostało należycie wykorzystane na potrzeby promocji miasta. Panie Bartłomieju, Pan Bielak nas ostatnio oprowadzał, omawialiśmy tę rzecz. Ja właśnie proponuję, żeby ustawić taką tablicę informacyjną, jak przy wielu obiektach zabytkowych u nas, bo faktycznie ktoś nie będący z Tarnowa może się zastanawiać, co to za muzeum. Tak, natomiast... A tak powiedział, że to jest rzeźba, która ma jeszcze znaczenie. No tak, dziękuję. Natomiast w kontekście jakby samej dyskusji na temat estetyki tego, to tutaj wracamy z powrotem do tego, o czym mówiłem, o tych kategoriach estetycznych. Że nikt nie odważyłby się być, to ładne jest, prawda? No to bzdura jakaś. To w ogóle nie o to chodzi. Jeśli by się wytłumaczyło znaczenie, to wtedy... Tutaj bardzo ważny jest kontekst. Estetyka, bo to jest protest, czy ostrzeżenie przed skażeniem, jakim zagrażają zapady azotowe. Tak. Zresztą... No i właśnie w latach 70. było takie skażenie chlorem. Zresztą Wilhelm Sasnal wypowiadał się, że ta rzeźba, ta data, która tam jest, marzec 83 roku, że to odnosi się wprost do jego dzieciństwa, kiedy on tak
zamknąć? Nie, dobrze. Kiedy on tak dosyć był nasiąknięty tym lękiem przed, zresztą ja też pamiętam ten czas, bo dorastałem w tym międzyczasie takiego lęku przed zagrożeniem sztucznie pompowanemu przez ówczesne jakby establishmenty, prawda, to zagrożenie atomowe ze strony Stanów Zjednoczonych, jakieś takie. On to, o tym opowiadał. Generalnie w tych kategoriach zaczyna to troszkę nabierać innego znaczenia i kontekstu, dlatego no, rozmowa o tym w czysto kategoriach, czysto takich estetycznych, może nie estetycznych, w czysto takich formalnych, jest nieporozumieniem, prawda? To jest mural, fragment muralu, natomiast mnie najbardziej zaintrygowało, oprócz tego, że a jeżeli można by zamknąć, to poprosił coś, czuję tutaj dzięki serdeczne. W każdym razie, oprócz tego, że ja od początku, no nie chcę się już wyżywać, pisałem w internecie i tak dalej, robiłem sobie wrogów i w ogóle, ale nie do końca, ja nie zgadzam się, ja protestuję przeciwko temu, że jest jeden człowiek, który kompletnie nie ma doświadczenia w zakresie, nie mówię o wykonawcy tego muralu, zostawiam to obok, ale który zupełnie nie ma doświadczenia w zakresie urbanistyki, sztuki, projektowania i tak dalej, ale on idzie do miasta i mówi, że tu będzie mural po prostu i on ma tu pieniądze, on reprezentuje jakieś lobby, jakąś radę i tu będzie mural, bo on w ogóle tak chce. No i miasto to robi po prostu i to zrodziło mój bunt, a co do merytorycznych moich tutaj uwag, no to ja pomijam malarskie aspekty tego muralu, ale najśmieszniejsze jest dla mnie to, że Bem patrzy na Dema. Ten Bem, Otto Schira, Stefana Niedorezo i Bogdana Ligenzy patrzy na tego Bema. No przecież to jest jakaś, i ten jest dużo większy od tego Bema. W ogóle jeden patrzy na drugiego. Przecież on miał, to miał zupełnie inny wyraz, bo on patrzył, zdaje się, tam był jakiś zamysł artystyczny, że on patrzył w kierunku, Piotr, powiedz mi, bo ty to wiedziałeś. W kierunku wschodni. W kierunku wschodni, prawda? A on ma patrzeć, teraz patrzy i zatrzymuje się jego wzrok na tym Bemie, prawda? Zresztą ten mural, jak widziałem, ma raptem 3 lata i on no, za chwilę będzie się do konserwacji nadawał, bo prawdopodobnie no, jakieś warunki, ściana jaka była, to była i tak dalej. Ja mi się takie rzeczy nie podobają. Uważam, że o wiele lepiej byłoby tam zrobić, nic nie robić, prawda? No, natomiast tak. A mówiłem Państwu o tym, że jeden zapis uchwały Rady Miasta wzbudził moją kontrowersję i naprawdę to nie jest żadna złośliwość, tylko to jest tak logicznie rzecz biorąc. To jest dział pierwszy, paragraf drugi, 2.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o grafice reklamowej, należy przez to rozumieć. Poproszę Pani Anno, chwileczkę, bo przepraszam, tylko ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo o tym rano rozmawialiśmy. Należy przez to rozumieć niebędącym muralem reklamowym napis lub rysunek wykonany techniką malarską bezpośrednio na elewację budynku. O co chodzi? Przecież proszę Państwa, grafika... No pisz. Ilekroć w uchwale jest mowa o grafice, bo tam są, bo uchwała wyszczególnia, definicję możliwych do zastosowania technik i w określonej skali i tak dalej. I tutaj uchwałodawca definiuje, czy jakaś komisja, która to przygotowała, grafikę reklamową jako niebędący muralem reklamowym napis lub rysunek wykonany techniką malarską bezpośrednio na elewacji budynku. Czyli rozumiem, jakiś mały muralik, tutaj jest według tego grafiką. Ale to jest błąd, ponieważ grafika tym się różni od malarstwa, że malarstwo, obraz może być jeden, a grafik może być 50, bo są do powielenia. Czy to za formie technologii, to przez technologię cyfrową, czy przez prasę i tak dalej. Czyli rozumiem, że to będzie ktoś powielał, tak? No to jest błąd. Ale nie o to chodzi, żeby też tutaj się wobstawać, tylko no, obawiam się, ile tak, nie czytałem, nie miałem czasu dokładnie zapoznać się z tą ustawą. Mam nadzieję, że tam nie będzie więcej takich kwiatków, które spowodują, że ona, ta uchwała i tak będzie jakaś taka nie do końca wartościowa. Ale mam nadzieję, że się mylę, że nie. Że, a możliwe, że też należy zastrzec, jeżeli to jest wypowiedź publiczna moja, że być może, że w ostatnim kształcie uchwały ktoś to wychwycił, wiem, że tam pewne elementy się zmieniały, ale nie miałem już dostępu do tej najnowszej. To jest, proszę Państwa, nasz Urząd Miasta Tarnowa. Bardzo ładne liternictwo.
prawda? Oczywiście żartuję, ale proszę Państwa, dlaczego decydujemy o czymś takim? Proszę? Tu jest w ogóle sytuacja, najbardziej mi się spodobała litera M, którą ktoś wkleił odwrotnie. Bo, to jest na kantorii. Proszę Państwa, tak samo jak na kantorii, ten cienki element powiemy z lewej strony tej litery, czyli wygląda tak, jakby Pan Krzyś kleił i przykleił tu z tej strony, a odwrócił literę. Nie wiem, jak to mógł zrobić, bo ktoś ją musiał, no ktoś nożyczkami wycinał to chyba. Ale proszę Państwa, dlaczego tak poważna instytucja jak Urząd Miasta, dlaczego ma taki napis po prostu na tym? Bo nikt im nie powiedział. No właśnie, no ale już przecież są od tego służby. No ja nie zwracam uwagi. Nawet jak to... Ale bardzo często korzystam z domu miejskiego domu sportu w Tarnowie. I proszę Państwa, w Mościcach. I proszę Państwa, ja się... Tak, jak miałbym... A ja mam zamiłowanie do abstrakcji. Jeżeli miałbym patrzeć na te abstrakcje tutaj, to pierwsza by mi zasugerowała, że ja się rozpuszczę w tej wodzie. Druga, że jak będę grał w piłkę, to będę miał osteoporozę. A trzecia, że jak będę próbował grać w piłkę resztą, to po prostu jakoś w paraliżu dostanę. A do tego na dole jest fatalny napis, po prostu źle złożony, jakiś taki za duży i w ogóle. I o co chodzi w ogóle? A dlaczego się nikt nie zapytał? Nawet mnie. Przecież można było zadzwonić do kogoś z instytucji z takiej, siakiej, mamy tych plastików tam. Nie, ktoś wziął i przykleił. No, proszę Państwa, no Filip Springer o tym bardzo dużo pisał w książce Wanna z kolumnadą, że ta paranoja to nie ma co winić ludzi pojedynczych, ale to jest kwestia po prostu całego mechanizmu, bo okazuje się, że jest przetarg i w przetargu już, żeby był święty spokój, no to już oni robią razem z tymi wszystkimi napisami, z tymi tymi. Jak ktoś ma dobrą wolę, jak na końcu gdzieś znajdzie się jakiś dobry projektant, albo ktoś z inwestor, który ma tam kogoś, kto odrobinę wrażliwszy jest, no to powiem, słuchajcie, pozwólcie nam to, zmienicie. My zrobimy, że będziecie za te same pieniądze, ale damy wam rysunek, jak to ma wyglądać. Tu się ktoś taki nie znalazł, no ja ryzykuję pływając tam, że się rozpuszczę po prostu w wodzie. Panu wieś. I co lepiej nie zrobić. To jest Tarnów Arena. No to już mówiłem o tym znaku. No ale to jest to, co wygrało? Tak, to jest to, co wygrało. To jest tak, taki drucianny wieszak trochę. No jest taki, jaki jest. No, zostawmy też, no oczywiście z punktu widzenia projektanta, który wchodzi w szczegóły, to widać, że ta litera pod spodem jest... Ten wersalik jest fatalny, jest nierozświetlony, jest niezwiązany formalnie z tym znakiem powyżej. Znak jaskółka frunie w dół, w lewą stronę. Ktoś bez serca to zaprojektował i wygrał. No, to jeszcze zaprojektował bez serca, to mówię dalej, że wygrał. Ale są też dobre przykłady i to nie jest wazelina, Pani Dorto. Bardzo mi się podoba ten projekt. Dlaczego? Nie chodzi o to, jak on wygląda, chociaż jest bardzo sympatyczny, piękny i tak dalej. Dzieci to zrobią. Ale to, że zaangażował społecznie ludność. Jak mamy robić te murale, to dajmy te ściany albo dobrym artystom, albo dajmy fajnym ludziom, którzy zrobią fajną, przy okazji, bardzo społecznie pożyteczną rzecz. Bo to pokazało, że jak ja czytałem te wasze komentarze, że tam ludzie przychodzili, że nie wiem, kogoś musieli dać obiad, a pytali, dlaczego już kończycie, a przecież macie jeszcze kawał muru do zamalowania. No to jest mega pozytywne, no tak należy funkcjonować w przestrzeni publicznej i nie czekać aż... No to jeszcze proponuję Panu przejść się poniżej po osiedle, bo są piękne murale. No ja wiem, tylko ja nie wszystkie sfotografowałem. No, to jest moja fotografia. Zrobione, nie wiem przez kogo, ale w tych przejściach. Tak, oczywiście, że bywają. Są też fajne, bardziej skoordynowane akcje, bo na przykład grupa Autograf zrobiła bardzo fajną taką taki projekt kampanii. Ja go nie widziałem. Być może, że jest realizowany, ale jeżeli go nie widziałem, to wydaje mi się, że jest niewykorzystany w należytej skali, bo to są takie fajne torby i portrety Tarnowia w takich dosyć ciekawych kompozycjach typograficzno-fotograficzne, ale bardzo fajne, nowoczesne. Wydaje mi się, że właśnie wzbudzają taką pozytywną energię, że to jest do wykorzystania, także może jeszcze jest w trakcie realizacji. Proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, też jeszcze na koniec, co ja tu mam jeszcze, na koniec pokażę Państwu kilka projektów, które ostatnio sam realizowałem. Proszę Państwa, zaraz będzie dyskusja, jeszcze... Już będziemy kończyć, ja już kończę jeszcze 3 minuty. Projektów, które sam realizowałem, żebyście Państwo, ja już pokazuję, jak ktoś bywał na twarzy niektórych, to Państwo
BWA i tak dalej, tam mogłem zaprezentować wszystko, ale to nie o to, żeby robić jakąś autopromocję, tylko żeby nie być gołosłownym, że człowiek nic nie projektuje, tylko się wymądrze i krytykuje na Facebooku, to... Oczywiście warunki są zawsze, są konteksty, są budżety i tak dalej, ale nawet małą rzecz można robić. Spotkałem kiedyś, będąc na jakimś wernisażu w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, to był wernisaż poświęcony, wystawa poświęcona plakatom, plakatom zbiorów muzeum. Świetne plakaty polskich plakacistów, Polska Szkoła Plakatów, wszystkie te hasła itd. Ale plakat reklamujący nam wystawę był tragiczny. Ja mówię do pana wicedyrektora Janusza, mówię, panie Janusz, ja to wam, pomogę wam w tym. Albo to instytucjonalnie zrobimy ze studentami, albo to zrobię sami. Wkręciłem się tak na rok i przez rok robiłem, w zeszłym roku robiłem plakaty, które można było widzieć, cała identyfikacja. Ale oczywiście zawsze jest, brakuje tego wiadomo, no budżetu brakuje przede wszystkim, bo te rzeczy można rozbudowywać, można z nich robić różne historie. Ale ja mam takie zawsze ciągotki w kierunku takiej typografii, czyli bardziej abstrakcyjne rozwiązania. Tych projektów było więcej, jak się zrobiłem takie scenę otwartą, projekt, który nie do końca mi się udał, dlatego że ja nie przewidziałem jednej rzeczy podczas zeszłorocznej sceny otwartej, że plakaty, znaczy ja to wiedziałem, ale nie do końca zadbałem o to, przyznaję się, że plakaty się będą owijać. W związku z tym, że ten plakat, który jest czytelny tutaj jako scena otwarta, to nie jest dzielenie sylabowe, tylko tak jak leci, wydawał mi się ciekawy, a inspiracja wzięła się też właśnie z takiej jednej fajnej sytuacji, kiedy umówiłem się z panem dyrektorem Markiem Karpińskim na pierwszą rozmowę na temat tych plakatów. Jeszcze nie miałem pomysłu, albo jakieś tam miałem wstępne i zobaczyłem scenę, drewnianą scenę pod światło, bo tam ją sprzątano i takie ślady od ludzi, po prostu ślady od łokci, ślady od stóp. I te ślady mnie zainspirowały. Zacząłem malować po prostu takie ślady, które potem wystarczyło wpleść litery, żeby powstał jakiś dynamiczny projekt. To są po prostu ślady, które człowiek na scenie pozostawia. A dzisiaj już wiem, że zabrakło jednej prostej rzeczy, białej ramki. Ta biała ramka by załatwiła cały problem, że każdy plakat był nawet na owikach, byłby wieszony, byłby widoczny jako osobny plakat. Topa, przepraszam, ale projekt. Natomiast później, jak zobaczyłem, jak zestawiono w Centrum Sztuki Mościce to z takim ładnym zdjęciem, to zorientowałem się, że te ślady też jeszcze mają inny kontekst, bardziej właśnie ruchu i tak dalej. Takie działanie bardzo abstrakcyjne. Taki projekt. Tutaj w czerwcu, dzięki uprzejmości Fundacji Galerii BEMA20, miałem możliwość zaprezentowania swojego takiego szerokiego projektu stypendialnego z portretami Tarnowian. Te portrety Tarnowian to tu gdzieś tak kursują między nami, artystami. No, powstał cykl akwarli, plakatów. Proszę? Może pociągnę dalej. No i Kino Marzenie też, jakbyście Państwo mogli mieć przychodzić koło Kina Marzenie. Miałem przyjemność zaprojektowania na ONU Kino Marzenie. Ostatnio bardzo lubię to miejsce. Kryptoreklama, powstało nowe logo. Jurek mówi, weź mi narysuj logo. Wziąłem, słuchajcie Państwo, wziąłem Garamonda, literę, której nie odważyłbym się użyć tak często, bo to jest jedna ze starszych liter. To jest Claude Garamond, to jest tam XVI wiek bodajże. Ale przydała się, no i bardzo wydaje mi się, że Jurek zadowolony jest i tak dalej. Natomiast proszę Państwa, po co ten mój trud i trud moich przyjaciół? Po to, żeby tak nie wyglądały nasze ulice. To jest z internetu po prostu, ale to jest wszędzie. To jest wszędzie, proszę Państwa, no, czyli nie wiem, podstawową emocją jest chyba w takich sytuacjach posiadanie po prostu, że komuś się... Jeżeli ktoś naiwnie myśli, że zostanie tu dostrzeżony, to nie sądzę. To jest no, taka baneroza, muraloza i tak dalej, to jest plaga. Dziękuję bardzo. Chcesz jeszcze te portrety pokazać? A portrety, tak. Całości, o. Bardzo przeczytam Państwu jeszcze na koniec, przeczytam to, co tutaj napisała Zuza Kowalczyk. Kontekst oczywiście całego artykułu. Dla piszącego na początku XX wieku poety Rilkego autentyczna uwaga była cenną i rzadką pozostałością utraconego ideału artystycznego,
zatracenia się pracy, wygnanego na obrzeża zmechanizowanego i zrutynizowanego świata. W tym kontekście sztuka może być bronią do walki z mechanizacją i rutyną, wymierzoną przeciwko widmu cyfrowych dyktatu. I teraz autorka. Jeśli uwaga jest warunkiem podmiotowości, to uważność jest warunkiem sztuki. To właśnie uwaga i uważność poprzez nakaz kontemplacji, krytycznego myślenia oraz pielęgnowania własnej indywidualnej perspektywy mogą okazać się najlepszymi narzędziami w wielkiej wojnie z handlarzami uwagi. Jeśli się ich wyrzekniemy, to możemy być pewni jednego, tę wojnę przegraliśmy. Bardzo ładne słowa. I to jest handlarzami uwagi są oczywiście wszystkie te korporacje, które zarządzają Facebookami, Googlami i tak dalej, i tak dalej. I reklamodawcy. No, tu mam też ładne logo. Tak, uważaj, nie pokazałem, bo po prostu nie, bo nie można wszystkiego pokazać, ale bardzo ładna identyfikacja. Polecam, jeżeli ktoś by chciał sobie, to krakowski projektant jakiś robił, tu jest pani, która chyba lepiej wie, ale to nie jest żadna... Nie, ale bardzo ładne logo, to są trzej koledzy siedzący wokół siebie. Dziękuję bardzo.